Dzień dobry Państwu. Chciałbym zaprosić na zjazd Narodowej Akademii Informacyjnej rok 2015, a będą tam poruszane tematy, których na ogół się nie porusza i będziemy dyskutowali o sprawach, o których się na ogół na uczelniach wyższych nie uczy i nie dyskutuje. A będą to z dziedzin polityka i historia, sprawy międzynarodowe, biznes i administracja. Zjazd odbędzie się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w dniach 25-27 września, czyli już niebawem. Zapraszam serdecznie, a ja sam będę tam prezentował referat, nazwijmy to w ten sposób, czy wykład. Agresywny wirtual Kremla, albowiem Rosja kłamała, kłamie i będzie kłamać. Carska, sowiecka, putinowska, bez różnicy. Carska była stosunkowo mało nachalna. Sowiecka Rosja dbała, aby kłamliwa nadbudowa była oparta na prawdziwej bazie. Natomiast putinowska Rosja jest cynicznie bezczelna. Chcesz, wiesz, nie chcesz, nie wiesz. Znajdą się tacy, co uwierzą i jak pudło rezonansowe będą rozpowszechniać kłamstwa dalej, głównie w internecie. Internet jest w tej chwili dla Rosji chyba główną płaszczyzną, obok telewizji, oddziaływania i dezinformowania. Od potężnego koncernu Russia Today, który się zmienił, to jest rozgłośnia i telewizja, który już zmienił nazwę, żeby to nie było takie od razu wiadome, skąd to jest nadawane i jakie myśli przekazuje, zmieniono nazwę na RT, tylko telewizja RT. Ale tym niemniej kłamstwa pozostały kłamstwami, oddziaływanie pozostało oddziaływaniem, a wszystko dlatego, że ludzie wierzą, ludzie chcą wierzyć, że coś jest prawdziwe. Ludzie się instynktownie bronią przed kłamstwem. No niestety, myśląc, że jest to prawda, łykają kłamstwa. A dodatkowo w internecie to Kreml ma całą armię troli. I o tym właśnie będę mówił. I o armii troli, i o systemie podporządkowywania sobie państw, i o sposobach, jakie Kreml stosuje oraz o narzędziach, jakimi dysponuje. I chwila o narzędziach. Dlatego, że są trzy obszary działania, jak gdyby. Pierwszy etap to jest zniszczenie, sparaliżowanie komunikowania się wzajemnego drogą między innymi infiltracji i kupowania zachodnich mediów i polskich mediów też. Straszenie dziennikarzy procesami oraz zdobywanie i przez w tych mediach prezentowanie kłamliwych informacji. W Rosji w tej chwili dezinformacja urosła do rangi jednej z najpoważniejszych oręży wojennych. W drugiej fazie to jest demoralizowanie przeciwnika. Demoralizowanie poprzez wysyłanie różnych wiadomości, żeby nie wiedział, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Poprzez wabienie ekspertów i umieszczanie ich w bardzo, jako niesłychanie ważnych, mądrych ludzi, w różnego rodzaju pięknie brzmiących i na wysokim szczeblu formacjach, think tankach, konferencjach itd., itd. Oraz oczywiście kampanie dezinformacyjne. To jest rozmiękczanie i demoralizowanie przeciwnika. A wreszcie przejmowanie struktur państwowych, struktur decyzyjnych państwa. Poprzez z jednej strony dzieli rządź politykę, a z drugiej strony po prostu poprzez kupowanie wpływów politycznych. O tym będę mówił. Kłaniam się pięknie i zapraszam na zjazd Narodowej Akademii Informacyjnej 2015, powtórzę, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 25-27 września bieżącego roku. Za kilka dni.